Cześć. Nie tak bardzo kontrowersyjne, tak naprawdę, bo myślę, że duża część z Was wirtualizowała na Windowsie Linuxy to od wielu lat. Tak, nie jest ani żadną nowością, ani nic kontrowersyjnego. Ja jestem o tyle kontrowersyjny z tym tematem, że przewinie się chmura. Tak? Pewnie duża część z Was dostaje od ruchów wymiotnych albo czegoś w tym stylu, jak słyszę słowo chmura. Ja mam podobnie, bo to jest słowo wytrych. Tak? Nie traktuję chmury jako czegoś, na czym trzeba się tam jakoś specjalnie pochać, a tak jest narzędzie jak każde inne. Ja pozwolę sobie kilka słów o tym, kim jestem. Nie pracuję dla Microsoftu, nie pracuję w Microsoftie, nie łączę mnie z tą firmą, mam żadna relacja czysto biznesowa. Korzystam z ich narzędzi, dlatego że w firmie, w której pracuję, wykorzystujemy te rzeczy na co dzień. To, o czym będę mówił, to jest to, co robię, to, co biorę pieniądze i po prostu jestem w stanie opowiedzieć kilka rzeczy, które mogą Was zaciekawić. Podobieństwo jest zupełnie przypadkowe. I ta chmura, tak, Microsoftowa, o której będę opowiadał, to jest rzecz, która przez zawodowe te jakieś tam konotacje wpłynęła też na moje zainteresowanie. Wiem, że można brać udział po prostu w rozwijaniu tej technologii i gdzieś tam się udzielam, żeby ten Linux jakoś dobrze się wirtualizował, żeby te rzeczy bundlały, żeby dało się wykorzystać. Przy okazji jestem wiceprezesem Fundacji EGIS. To jest taki nasz mały polski Apache Foundation, bardzo mały. Jak będziemy w wielkości Apache Foundation, to będziemy więcej sponsorować imprezę. Może za 20 lat. Do rzeczy. Tak jak wspomniałem, dużo czynnic aktualizuje Linuxa w Windowsie, bo używacie pewnie Windowsa, czy w pracy, czy za i tak dalej. A Linuxa chcecie używać po prostu pracy, zabawy, rozwoju, jakichś projektów. I tak, ja używam pracy zabawy w serwerze Ubuntu. Lubiany, nielubiany, pozostawiam to do własnej oceny. Ja jestem strasznie leniwy, a Ubuntu pozwala mi pracować w taki sposób, jakbym chciał, przy zachowaniu mojego kochanego poziomu lenistwa. Tak, on są PPA, repozytoria, jak potrzebuję zobaczyć cokolwiek, jedna komenda i resztę dnia muszę spędzić na piciu kawy albo przeglądać Facebooka. Software nic szczególnego, pewnie nie ma sensu specjalnie tego omawiać. A to jest najczęściej to, co wykorzystuję w pracy. Czyli te 8 godzin dziennie gdzieś mi się przewijają. I stąd wzięła się w ogóle cała zabawa z tym, co dalej. Jedyny Windows, jakiego używam, kompletnie jedyny, to jest Windows Azure. Nie mam tego Windowsa na żadnym komputerze, nie mam w pracy Windowsa na żadnym komputerze. Na serwerach tym bardziej nie mam zielonego pojęcia, jak administruje się Windows z serwerem. Pulpit na serwerze to jest dla mnie po prostu magia, nie wytłumacza. Ja cię mogę opowiedzieć. Po co mi chmura? To jest najważniejsze pytanie dzisiaj. Więc tak, u nas wygląda to tak. Mały klient, to jest mała skala, mały problem i małe koszty. I to jest fajna sytuacja, tak? Można sobie administrować lekko, nic się wielkiego nie dzieje. Jakiś Apache, PH, MariaDB z MySQL, już zeszliśmy. Do tego jakiś Varnish albo Haproxy, w zależności od tego, co tam się dzieje. I z reguły używamy OpenVPN-a do tego, że na przykład jeżeli budujemy jakiegoś CMS, a cokolwiek uruchamiamy dla klienta, to dostęp do panelu administracyjnego jest możliwy tylko przez OpenVPN-a. Nie ma możliwości wdzwonienia się do serwisu w żaden sposób z zewnątrz bez uwierzytelnienia. I najczęściej robimy to na VPS. Duży klient, duża skala, duży problem i duże koszty. Tak? Pomimo, że klient płaci za to, co wykorzystuje, bo my musimy robić większe nakłady finansowe na to, żeby utrzymać tą infrastrukturę. A kiedy te VPS-y zamieniają się na dedyki, nie trzeba chyba nam jakoś specjalnie tłumaczyć, te koszty rosną wykładniczo. Tak? Każda mała suma za VPS-y zamienia się na dużą sumę na dedyka. Na dedyki, którymi trzeba administrować i dedyki mają to do siebie, że sprzęt może się zepsuć. Tak, dysk, pamięci, procesor, nieważne, to trzeba wymienić. Na VPS-ie tego nie ma, bo to jest wirtualka, można ją podnieść na przykład z rzeka, w ciągu kilku chwil dosłownie. I teraz tak, wielu klientów, to będzie to, co Was pewnie w większości cieszy, ale na środowisku produkcyjnym, tam gdzie trzeba robić coś szybko i nie marnować za dużo pieniążków, to już nie jest takie wesołe. Fajnie się chodzi między takimi szafami, ale strasznie się je otrzymuje. Tak, to są olbrzymie pieniądze, to są administratorzy, nic wesołego. O, opcja dla leniwych i oszczędnych, dla mnie.
Duży klient, duża skala, mały problem i małe koszty. To możliwe? Możliwe. Tanio, szybko i dobrze. Nie, to nie tak byłem. Nie w tą stronę. Głównie chodzi o małe koszty i mały problem. Mały problem administracyjny, tak? Nie trzeba mieć zespołu ludzi i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że oszczędzanie na specjalistach, którym się powinno płacić wypłaty i tak dalej, jest trochę nie fair, bo to są ludzie, którzy powinni pracować, bo to się muszą i tak dalej. No ale biznes jest brutalny, tak? Jeżeli prezes przychodzi i mówi i tak dalej, że to ma być tanio i ma być bezproblemowo, to po prostu trzeba tak robić. I to wygląda tak, określamy sobie taką niebieską linię, określamy sobie punkty, które będziemy obsługiwać i do nich się podłączamy na zasadzie wirtualnej sieci. Budujemy sobie wirtualną sieć, tak jakbyśmy mieli tą szafę, która była wcześniej. I do tego podłączamy VPS, tak? Czyli robimy mariaż tak jakby tego pierwszego przypadku z tym drugim. Czyli budujemy coś, co wygląda jak infrastruktura dedykowana. Sieć wirtualna, punkty dostępowe, połączenia VPN-owe, wszystko tak jakby było fizyczne, ale podłączamy do tego VPS. Dlaczego? Dlatego, żeby było taniej i żeby było łatwiej. Oczywiście to jest kompromis, bo moc obliczeniowa, przynajmniej teoretycznie, różni się między VPS-em a dedykiem. Ale do tego przejdę na chwilę. Skalowanie. To, że coś zbudujemy, nie oznacza, że to jest zbudowane raz na zawsze i to jest prawda oczywista dla wszystkich. Jeśli klient jest odpowiednio przystosowany finansowo do pewnych zabiegów, to oczywiście możemy skalować się w poziomie i dorzucać sobie kolejne instancje tego, co potrzebujemy. Naturalnie. To, co jest typowe dla dedyków, to jest skalowanie w pionie, czyli dorzucamy zasoby. Tyle ile trzeba. To działa. My potrzebujemy obu tych przypadków. Głównie ze względu na to, że korzystamy z zarządzania ruchem i z lotu awaryjnych. Zarządzanie ruchem po co? A to po to, że jeżeli na przykład wykonujemy jakieś zmiany tutaj, albo coś się wysypało po stronie kodu, to musimy w łatwy, bardzo szybki, czytaj w kilka sekund, w bardzo szybkim czasie przekierować ruch na drugi zapasowy serwer, gdzie jest na przykład zaślepka, coś padło, robimy zmiany, tak? Zmieniamy się na lepsze, żebyście byli bardziej zadowoleni, a potem wszystko nam się tak wypieprzyło, że nie wiemy, z której strony się podeprze. No, czyli standard, tak? Ale jeżeli wszystko działa dobrze i nie musimy zaślepiać za pomocą traffic managera, potrzebujemy opalacera. Nigdy nie robimy na jednostopniowej infrastrukturze, zawsze to rozdzielamy przynajmniej na dwa nody, żeby w przypadku na przykład jakiegoś wypadku, jak czegokolwiek, żeby mieć chociażby 5-10 minut czasu na to, żeby zareagować gdzieś dalej. Tak? A nie po prostu w środku nocy ktoś dzwoni, trzeba wrzucić zasobów do serwera, bo coś się dzieje. Mamy te DOS-a, a później się okazuje, że to nie było do zmiany. Bo ktoś nie pomyślał i tak to wygląda. Load balancer w pełni automatyczny. Wspominałem, że jestem leniwy, nie chcę się na to zrobić. A tym bardziej nie chcę się płacić komuś, kto będzie tam w nocy administrował, w nocy ktoś się śpi. Tak, czyli to powinno działać automatycznie. Oczywiście nie ma magicznych, automatycznych rzeczy i zawsze musi być osoba, która będzie to konfigurowała, to wyglądała, ale ona generalnie ma być tylko ogniwem zapasowym. Affinity Group, niestety nie ma ciekawego polskiego tłumaczenia, to jest grupa kupnowactwa. To jest taka magiczna rzecz, że kiedy na przykład typowej dla polskich użytkowników chmurze, bardzo popularnej i taniej, kiedy tworzycie kilka VPS-ów i łączycie je ze sobą, to może być tak, że jeden VPS jest na początku data center, a drugi jest 400 metrów dalej, 50 switch dalej i tak dalej, i tak dalej. I opóźnienia robią się dosyć ciekawe. Ma to szczególnie wpływ na połączenie kodu na przykład PHP-owego w naszym przypadku z bazą danych, naturalnie. A to jest grup pozwala nam stworzyć wirtualną szafę. Czyli ja mam pewność, że jak tworzę kilka wirtualek, kilka VPS-ów, one wszystkie są w obrębie jednej fizycznej szafy. Pakiety nie wyłażą poza jedną fizyczną szafę, czyli to już jest odejście od takiego typowego podejścia chmurowego, że mnie nie obchodzi, gdzie to jest i tak dalej. Ja mam stworzoną wirtualną sieć, mam Affinity Group, który mi zapewnia niskie opóźnienia, bo wszystko się dzieje w obrębie jednej szafy.
Michał, a nie boisz się, że jak taka szafa fizyczna padnie, to ci padną wszystkie wtedy wirtualki w ramach danej szafy? A widzisz, redundancja trzykrotna w obrębie jednego data center całej Affinity Group i w 7-8 data center na całym świecie. Okay. Znaczy, jak składnie jedno data center, to ja tylko czuję tego, że coś się zmieniło. To się mieści w stosunku tanio i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie się mieści, bo to jest bezpłatne. Georedundacja zwiększa obrócne koszty storage'u, ale to są dosłownie ułamki procentów na całość. A redundancja trzykrotna w obrębie jednego data center jest dla mnie. To jest na zasadzie jedna wirtualka automatycznie odpala się z dyskiem systemowym 30 giga. Hostowanie tego kosztuje mniej więcej 3 dolary miesięcznie. Zakładając, że cały 30 giga jest wykorzystany. Czyli mamy każdy dysk, to jest 3 dolary miesięcznie. A za georedundację w tych kilku data center na całym świecie to jest bodajże 3,20 zł. Czyli nie ma różnicy. Tak, moja własna wirtualna szafa i winet, czyli z mojej strony, jak ja to projektuję, uruchamiam, to wygląda tak, jak uruchamiam na netyku. Mogę sobie dokładać instancję danej usługi, czyli na przykład do Apache dołożyć kolejnych tam ileś serwerów wirtualnych, a mogę do każdego z tych serwerów dołączyć kory wirtualne albo dołożyć więcej RAM. Niestety nie ma takiego słuchaka, który mogę sobie ustawić na przykład 5 giga RAM, tylko mam określone wielkości instancji, gdzie dosyć szybko więcej robimy. No i skryptowanie. Jak już jesteśmy przy tym lenistwie, to przecież za każdym razem nie będę robił tego dla klienta, bo mam sporo nowych postów na Twitterze do przeczytania, tylko zapuszczam skrypt, który robi to sam. To jest naturalne, to ma być zrobione, ma działać. Nikt nie wyda w jaki sposób. Więc oczywiście automatyczny skrypt tworzy Affinity Group, czyli tą wirtualną sieć, uruchamia maszyny, konfiguruje je i oddaje mi na kodową wiadomo mailom. A ja te skrypty sam napisałem, czy to jest tak, tak, sam, to jest bash. Ale to jest jakiś API do tego, tak? Zaraz pokażę. Na razie chcę przejść przez to mniej więcej, jak jest, jaki to ma kształt, jak wygląda, skąd się wzięło i dlaczego akurat to. To narzędzie jest multiplatformowe, CLI, jest napisane w Node. Minusem tego jest to, że nie jest specjalnie błyskawicznie szybkie, bo to jest lokalna instancja Node.js, która jest podnoszona i to jest narzędzie CLI, które po prostu wysyła restowe wywołania do chmury, tak? I tam coś się wszystko dzieje. Jest też portal. No ale wiadomo, że no, on jest ładny, funkcjonalny i tak dalej, ale jeżeli się przeklikać i to wszystko robi, to trzeba się sporo naklikać. A jak skrypt jest, to skrypt robi sobie wszystko sam. Niemniej portal mam z reguły otwarty, bo jak wiem, że zapuściłem skrypt, te maszyny się tam podnoszą i tak dalej, to tutaj widzę, że one sobie wyskakują jedna po drugiej i wiem, że nic się nie zepsuje. Nowa maszyna mniej niż 5 minut. Jedna nowa maszyna. Jeżeli budujemy na przykład infrastrukturę złożoną z 20-30 maszyn, to ten czas się tam trochę wydłuża, tak? Nie, że 30 razy 5 minut, ale one wszystkie nie startują zawsze idealnie w tym samym czasie. To może być 2 minuty, to może być 8 minut, mniej więcej gdzieś to tam. No wewnętrzne odpalacje też na pewno gdzieś mają i nie da się tego zajeździć. Każda maszyna ma swój publiczny adres IP. Minus jest taki, że tego IP nie da się zarezerwować do obsługi. Czyli jeżeli ktoś inteligentnie wpadnie na pomysł, żeby ubić maszynę i ją podniesie z powrotem, to ona będzie miała inną wersję. Tylko że pytanie, po co ją ubijać? Tak? Są wiele rzeczy, można ją zrestartować, można zrobić wiele rzeczy, po co ją wyłączyć? Serweru się nie wyłączy. W sensie jak ty ubijesz maszynę? Tak, jak ja ubiję. Tak, ja ubiję. Nie, że ktoś tam może pomyśleć, że a tu przeniesiemy. To jest, jeżeli na przykład jest tak, że mam ileś tam maszyn, to co Kamil przed chwilą pytał. I na przykład muszą zrestartować daną szafę, bo robią jakiś update i tak dalej, dla mnie to jest niewidoczne. One są przenoszone, to wszystko zostaje, szafa jest restartowana i podejrzewam, że to i tak nie wraca już do tamtej szafy, tylko zostaje tam, gdzie było przeniesione. Serwer się nie wyłącza. Słucham? Serwer się nie wyłącza. Nie wyłącza. A czemu się wyłącza? A po co wyłącza serwer? Przykład, żeby zaoszczędzić. To się zgadza. Tylko że wtedy niekoniecznie musi ci zależeć na stałym adresie IP. Dlaczego? My wykorzystujemy to do produkcji, do testów. A
Ale na przykład znam przypadki, gdzie wykorzystuje się taką infrastrukturę budowaną na zasadzie sieci, maszyn wirtualnych i tak dalej, żeby na przykład zrobić pewne obliczenia. Na zasadzie potrzeby jakieś tam coś wyrenderować i tak dalej, podnoszę sobie 200 maszyn na chwilę, one tam wszystko sobie robią i je wyłączam. Ale nie robi mi wtedy różnicy, jaki adres IP ma każda maszyna. Ważne, żebym wiedział, gdzie wysłać dane, bo mam do renderowania czy czegokolwiek. A płacę? A dobra, bo płacę nie należy, nie mogę. Automatyzacja. Zaraz powiem, mam taki fajny slajd przygotowany. Automatyzacja, słuchajcie, nie jestem programistą, a to jest mój kod, więc jakbyście byli litościwi, to nie komentujcie. Staram się uczyć Pythona i pomimo tego, że jestem bardzo słabym programistą i dopiero się uczę i pewnie przez najbliższe 30 lat się będę uczył, bo strasznie pochodnie mi to idzie, to już potrafię zautomatyzować praktycznie 90% procesów, które dotyczą budowania infrastruktury w chmurze Microsoftu. Nie? Czyli to nie może być problem. Tak, jeśli mi to idzie tak gładko, to znaczy, że jest przygotowane w miarę OK. SDK dla Pythona, .NET-a, Node'a, Ruby'ego, PHP i Java. Przy czym nie zaskoczy nikogo, że .NET-owe jest najbardziej rozwinięte. Tak, żeby było fair. I Java'owe są najbardziej rozwinięte. No ale to jest naturalne. To jest, pierwszy to jest biznes, wiadomo, producenta, a drugie to Java. W Enterprise, a do takiego gdzieś mniej więcej segmentu jest ta usługa skierowana. Trzeba to króluje, tak? Node jest niezwykle popularny i bardzo dużo tego softu z użyciem Azure'a powstaje, który w Node. Lenistwo poziom hard. To jest narzędzie przygotowane przez Canonicala. Pewnie są zamienniki, nie znam ich, nie testowałem. Juju wykorzystuje na co dzień. Przychodzi do Was web developer i mówi, że potrzebuje trzymał albo cokolwiek innego. To mam skonfigurowane na co dzień. Podpięte po prostu moje konto ażurowe. Wszystko dzieje się po uwierzytelnieniu certyfikatem, czyli nie mam mowy jakiejś tam podpinaniu się na lewo. I to jest tak, Juju Bootstrap. Odpalane są dwie maszyny wirtualne, które sterują Juju. Generalnie dbają o to, żeby wszystko było. Juju Deploy WordPress, Juju Deploy MySQL, Juju ADD Relation WordPress MySQL, czyli łączą się między sobą, nawet nie znam hasła MySQL-a między jednym a drugim. To jest Juju Expose WordPress, otwiera się na świat. Na koniec jest jeszcze taka komenda, nie było za bardzo miejsca, żeby ją wkleić, dostaje jaki jest adres DNS, jaki jest adres IP, jaki jest login i hasło do WordPressa i to tylko podklejam WordPress. No ale DNS to jakiś Dynamic DNS czy coś? To jest w tym, w subdomenie Cloud App.net. A, po prostu. To tak jak maszyny są tam. Oczywiście można ustawić adres jakiś specyficzny, ale jak oni potrzebują do testowania, do pracy takiej codziennej czy coś, to się nie robi różnicy, jak to jest adres DNS-owy. No tak, raz, dwa, trzy. Tą pierwszą komendę wykonuje się dwa razy na danym koncie. Czyli mam raz, dwa, trzy, cztery komendy, które oczywiście można połączyć podwójnymi endami w online i mam robotę zrobioną do deweloperu. Koszt czasowy wykonania postawienia WordPressa z MySQL-em i skonfigurowania tego w okolicach 4 sekund. Spróbujcie mnie pobić, nie? Zaraz wam pokażę. A to jest GUI. Zajmuje więcej czasu, ale jest bardziej hipsterskie. Tutaj się kliknie, zaraz mam też na żywo. Takie klocuszki się pojawiają, przeciągam sobie WordPressa, do tego przeciągam sobie MySQL, na przykład dojdę do wniosku, że chcę mieć master slave, to wyciągam jeszcze dwa MySQL, łączę je kreseczkami, wciskam, nie ma tego przycisku, deploy, tam się pojawia taki przycisk i się robi. Master slave się konfiguruje przez pewne hasła, nie wiem, daje to po co. Ale tu masz wpływ na to, jakie są konfiguracje pod spodem tego WordPressa, MySQL i tak dalej. Jaki mam wpływ w domyślnej konfiguracji, czy jaki miałbym wpływ, gdybym był mniej leniwy niż jestem? Bo to jest różnica. Jest domyślna, tak mam wpływ. Jest domyślna konfiguracja, która jest tam gdzieś przez community rozwijana, ale gdybym miał więcej czasu niż mam, to w tym pliku konfiguracyjnym, który tworzy ten cały deploy, mogę sobie tam poorać, co chcę, ustalić hasła, cokolwiek, tak? Tylko, że to są takie, to jest JSON, dużo XML na
400 czy 500 linii kodu czasowo nie za bardzo. Żeby było jasne, ja na tym nie stawiam środowisk produkcyjnych, tak? To jest na zasadzie, przychodzi do mnie kolega od zbiórka obok, mówi, słuchaj, potrzebujemy szybko 4 WordPressy, bo tam testujemy jakiś plugin albo jakieś połączenie danych czy coś. Nie ma problemu. 4x4. A czemu nieprodukcyjne? Nieprodukcyjne. Ale dlaczego? Chyba nie ufam na to leczu. Tak po prostu. Jak już robię na produkcję dla klienta, to... Okej, okay, ale to mówisz o tym narzędziu, a jeżeli chodzi o... Tak, mówię o uczuciu. Tak, bo tutaj nie zależy od tego hasła MySQL, nie wiesz jakie jest hasło roota do danej maszyny i tak dalej, możesz się do niej dzwonić po SSH, wtedy wydajesz komentarz Juju SSH nazwa maszyny. I wchodzisz normalnie po SSH i potem żadnego hasła nic, nie znasz tego, to tak jakby to nie było twoje. Ale 4 sekundy na deepboard. Przekonało mnie. O, i a propos płacenia. Realia biznesowe, jakie są, każdy wie. Nie? Trzeba zrobić jak najmniej i zarobić jak najwięcej. Tylko, że klient musi być jednocześnie zadowolony. I podchodzimy do tego na poważnie. Domyślnym sposobem rozliczania się w Azurze, i to był jeden z głównych powodów, dla którego wybraliśmy Azura, jest PSU-go. Uruchamiam maszynę wirtualną, ileś tam ich, nieważne. Zapłacę tylko za to, co zużyję. To jest rozliczanie godzinowe, jakieś tam algorytmy sobie liczą, ile zużyliście tych godzin. Godzina pracy maszyny wirtualnej z Ubuntu, takiej w średnim rozmiarze, to jest w granicach chyba 70 centów. Godzina? Godzina. To jest tak, jakby maszyną orać na maksa, moc obliczeniową, i za tą pełną godzinę zapłacimy 70 centów. To jest uzależnione od zużycia CPU, tak? To są skomplikowane algorytmy. To nie jest. Czyli jak maszyna się nudzi, to jest tam 7. To jest idle. To jest idle, prawie kompletnie spada do zera i prawie nic się nie płaci. Za wyłączoną maszynę kiedyś to sprawdzałem, tylko nie mam tych plików CSV przy sobie, bo co miesiąc jest generowany raport CSV dla każdej maszyny, dla każdej usługi. Za kompletnie nieużywaną maszynę po miesiącu miałem chyba euro 20, euro 10, coś takiego. Czyli to po prostu tam jakieś, coś tam się dzieje, wiadomo, sobie te aktualizacje sprawdzić, czy coś tam. Bo ona nie jest ubijana. Cały czas będą swój adres IP i tak dalej, jakiej potrzebuję, po prostu się wyspania, on jedziemy z Polski. Niemniej oznacza to tyle, że jeżeli nasz drogi klient nie ma niesamowicie popularnej usługi, która zażywa serwery, a my płacimy pay as you go, a klient płaci abonament, to matematyka nie jest zbyt trudna, ale wszyscy są szczęśliwi, tak? On jest szczęśliwy, że płaci na przykład, nie wiem, za jedną maszynę, tam załóżmy 50-60 zł miesięcznie, a my za nią zapłacimy 2 euro. To jest fajne, jak przychodzi jakiś natłok ruchu i tak dalej, to po prostu podłączamy 5 kolejnych maszyn. Ustawiamy sobie automat, który automatycznie skaluje, dodaje na przykład kolejne maszyny, nawet nie musimy się logować, żeby te maszyny sobie rozpoczyły. Ruch spadnie, maszyny się wyłączą. No tak, ale firma za... klienta. No tak, ale firma co się liczy, że to nie zdecydować, tak? Że to coś się tam dzieje, tak więc nie. I to nie jest tak, bo to po prostu upadły, to są na sekretarkę, nie na was, jako obsługę, tak? Wszystkich po kolei. Więc... To się dzieje, tylko ja mówię o... To nie jest, że klient ma jakąś firmę, tak? Nie, no, nie, w żadnym wypadku. Tylko, że jak płacisz za normalny serwer, na przykład nawet weźmy VPS-a typowego, płacisz na niego tam załóżmy po 20-30 zł miesięcznie abonamentu, tak? I czy ty korzystasz tą pewną moc, czy nie, to płacisz czy ty. I to jest koszt dla ciebie, jako osoby, która obsługuje klienta, czyli ty musisz klientowi sprzedać za 60 tego VPS-a, żeby się utrzymać. A w tym wypadku on płaci nam 60, my płacimy 10-15. Klientowi wychodzi na jedno, tak? No tak, tak. I tak, tak cały czas jesteś na standardzie, bo jeżeli klient będzie chciał włączyć jakąkolwiek usługę czy cokolwiek, to by jesteście w tym momencie... Jak najbardziej. No. Tylko, że my jesteśmy na przykład w stanie dać klientowi jakieś dodatkowe usługi czy coś powrócanego, nie prosząc go ewentualnie o jakieś tam dodatkowe koszty. Tak, czyli sprawiamy, że klient jest szczęśliwy. Więc fajne są na przykład stanie serwery gdzieś tam w OVH, czy szanuję tą firmę, bo jest olbrzymia i po prostu utrzymują to, jakoś to działa, ale u nich jak potrzebujesz kilka dedyków i tak dalej, to takie infrastruktury, jak wcześniej pokazałem, są na przykład 4-5 dedyków, to nie jest nic olbrzymiego. Tak, tam się dzieje. Ale masz 5 dedyków po 300 miesięcznie, tak, nie? To są olbrzymie koszty. Jak kiedyś też wyszukiwałem się dla firmy, czy jakiś tam
właśnie komfortu na szukanie innego. I to był problem. To po prostu problem w szukaniu, innego serwera i wystawienia czegoś w nim. Także to jest ważne. Nie wszystko, możesz mieć, nie to co chcesz, tak? Do tej pracy. I to jest, się zaczyna po prostu. Na twarzy ja nad sobą też mam prezesa i człowieka, który dba o finanse, bo mówi, dlaczego płacimy 1500 zł miesięcznie za te serwery. No bo tak trzeba, taka jest infrastruktura. Oni potrzebują takich? No nie. Ale może będą potrzebować, bo będzie efekt tylko, czy chcesz, to musi być zapas mocy. Ale nie potrzebują, to czemu tyle płacimy? Tak, więc łatwo nam było się przestawić na TSUGO, tylko że księgowi tego nie lubią. A ile was kosztuje ta chmura miesięcznie? A to zależy. Jak zależy? Ile? 5 tych spółek, 300 miesięcznie? No to zależy. Nie, i zaczyna się jazda przez teren księgowy. Na szczęście księgowa jest opłacana przez nas, więc jeśli się należy wypłacić, to jest przynajmniej przez jeden dzień. Nie ma także, nie ma negatywów, tak? Z pozytywów to skończę, jak głównie to jest UGO, ale to nie zależy. To zależy po prostu od tego, że te kontrakty tutaj po prostu wybaczą. Od ruchu w tej chmurze. A walczyłeś kiedyś z księgową? Może wytłumaczyć można, to ja wiem. Premiowi też można tłumaczyć. Przepraszam. Wydajność jest 3 razy szybciej, jeśli chodzi o maszyny z ruchu na pokładzie niż w Amazonie. Testy można znaleźć w sieci, wykresy i w ogóle. Czemu na białym leży po prostu szybciej. Łatwa obsługa, kontakt z twórcami. To myślę, że troszeczkę więcej będę się wtrącał, jak Krysiek będzie robił swoją prezentację. Support techniczny i marketingowy. Tutaj podpowiem, że jak się zdecydujecie na używanie Azure, to jest dosyć fajnie, bo w Microsoftie teoretycznie support techniczny jest płatny. Słono. A support marketingowy jest darmowy. Niemniej tworzycie tinketa marketingowego, w którym piszecie, że coś nie bangla i tak. No podejrzewam, że do pewnego stopnia na pewno, bo to też trzeba się realizować. I kompleksowość, to co wspomniałem, wszystko mam na miejscu. Nie muszę się przełączać między usługami, wszystko jest w jednym obiektu, w jednym celu. Brak RF DNS-ów. Grubo, nie? No, czasami się przydają, nie? A co im szkodzi dodać? Słucham? Co im szkodzi dodać? Przecież to... Tłumaczenie oficjalne z Pamerzy? Niemniej tłumaczenie oficjalne i może gdzieś tam moje wysiłki i kilkuset innych osób w pewnym miejscu w sieci sprawiły, że właśnie pracują nad tłumaczeniem RFDNS. Tylko podejrzewam, że będzie jakiś tam, jak chcesz mieć RFDNS, byś mu nam swój dowód osobisty, nie wiem, coś podpisz, cyrograf, krwią, gdzieś tam i tak dalej. I ja to rozumiem, bo spam jest problem. Nie masz RFDNS, to pomasz o tym, że będziesz spamował. A zobaczcie na OVA, to jest główna spamerska sieć na świecie. Dlaczego? Dlatego, że robisz się do panelu, musisz dostać taki RFDNS dla IP, jak tylko chcesz. Trzeba się umieć. Niemniej postawienie serwera pocztowego na Azure bez RFDNS-ów jest w sumie... Można sobie opuścić. Tak? Nie będzie niedobre. Dosyć rozsypana dokumentacja, ale od kiedy pierwszy raz przytaczałem ten negatyw jakieś 2-3 miesiące temu, sporo się poprawiło. Niemniej ona nadal jest rozsypana, nie w sensie, że nieużywalna, tylko pewne elementy dokumentacji są w bardzo różnych miejscach. Czyli jeśli chcesz coś znaleźć na dany temat, to bez Google'a czy tam Binga czegokolwiek innego nie poradzisz sobie. Tego nie ma w jednym miejscu, ładnie poukładanego, jak na przykład w Amazonie. Nie ma książki takiej online'owego tego. Wszystkiego trzeba szukać. Z Binga też skorzystasz, tak? Rzadko, bardzo rzadko. Charakterystyka pracy, bo u nas jest dział, który się zajmuje pozycjonowaniem i gdzieś mam po prostu czasu kontakt z Bingiem. Ale wyniki są zbieżne mniej więcej, bo to już ma przyzwyczajenia. Tak, po prostu. Ja, ale link jednak sobie z tego sobie. Obrazki lepiej poszukuję i wideo. Tak. Znaczy ma to bardziej nastawić. Znaczy ja też szukam w internecie takich rzeczy, których ciężko jest nie znaleźć. Więc tak naprawdę nie powiem, czy jaka jest różnica. Skakuje mi dokładnie te same linki do mnie i drugie. Jakbym miał pracę, która by polegała na wyszukiwaniu jakichś nie wiadomo jakich, bo mogę zaszczyt informacji, to pewnie wiedziałbym więcej. Brak logów Hyper-V, czyli jeśli coś się dzieje, coś jest nie tak i tak dalej, nie mamy logów, które Azure wypluwa, żebyśmy mogli sobie sprawdzić, co tam się dzieje. Niemniej nad tym też podobno gdzieś tam zaczynają pracować. Brak konsoli szeregowej, to jest tragedia. Tak, czyli jak maszyna nam się nie włącza, nie podnosi cokolwiek, nie możemy podejrzeć, tak jak na przykład WFOTA, mają taki aplecik żabowy, gdzie można zobaczyć, jak ona się butuje, ta maszyna i tak dalej, możemy się szeregowo podłączyć. Są plotki, że to ma być rozwiązane, ale plotki opierają się na tym, że
pojawiła się opcja w Azure przekierowania wyjścia standard outu na port szeregowy na maszynie wirtualnej. Nie wiadomo po co, bo nie zostało podane do informacji, ale już pojawiła się informacja przekierowania na port szeregowy, czyli coś jest na rzeczy. Pytanie, czy tego wewnętrznego użytku, czy dostaniemy możliwość podglądania konsoli szeregowej. Ale konsoli wideo można też podglądać przez nic HNC żadnego. To jest to miejsce, o którym mówiłem, gdzie można zadziałać. Jak dojdziemy do wniosku, że coś nam się nie podoba, jest kaszana, czegoś nie ma i tak dalej, to jest taki coś jak Q&A, gdzie można zgłosić i ludzie sobie głosują plus minus, że to powinno być w następnej kolejności zrobione. I faktycznie wydaje się, że ta kolejność jest oczywista. Tylko bug, tak? Nie tyle, tam możesz sobie ponarzekać po prostu. Nie zgłaszasz konkretne bugi, że coś jest źle zrobione, a na przykład brakuje mi tego i tego. Słuchajcie, 800 osób kliknie, mi też tego brakuje i oni teoretycznie do tego siadają. Bo tam są takie statusy i tak dalej, żeby właśnie ludzie zaczęli na tym pracować. Czyli bardziej usprawiedliwia, tak? No. I słuchają też. Jedne rzeczy są szybciej wprowadzane, inne są wolniej. Mówię z korpo. To rzeczywiście feedback. No, ale słuchaj, wiesz, może być feedback, który ty uzupełniasz, żeby tego nie czytał, drugiej strony. Na części tak bywa. W Google tak jest, nie? Piszesz mega do Google i w sumie zmarnowałeś się tego co ja to jest tylko mi. Wszystkie narzędzia, które dotyczą budowania infrastruktury usług na Azure są dostępne na GitHub. I tam zgłoszenie issue naprawdę działa. A widać, jak zaczynają po dwóch, na przykład. To jest proste, to jest jak w kanonikalu. Wszystkie pieniążki zawsze naprawdę to sobie zgłosiliście do issue. Nie dlatego też nie było więcej. Zgłaszasz coś na backtrackerze i ktoś dostaje kasę za to, że jego obowiązek jest naprawdę tego, co zgłosił ktoś z community. Idealna sytuacja. Nie wiem, jak jest na przykład w przypadku Red Hata, czy jakiś tam rzeczy, bo nie jestem w tym środowisku. Może też pan jest tak samo. Nie mówię, że nie. Społeczność. O tym nie będę mówił, bo o tym mówię Krzysiek. Są dwie fajne grupy. Jedna na Facebooku, druga na Twitterze. To są ludzie zarobi środkowie wschodniej, którzy tak jak ja lubią gadać o co, że już brakuje edukacji i generalnie robią to w ramach swojego hobby. O VMDpocie też może nie będę mówił. A ten adres to jest nasza fundacja, gdzieś tam się będzie. A zobra, dzięki nim i tyle zaufania, to teraz musimy podać panie, kto? 31, mam mówić. Więc tak, jakbyśmy chcieli o wolniejszym tempie stworzyć sobie maszynę wirtualną, ale już wybieramy z galerii, jak widać jest tego trochę. Oracle, czyli Red Hat, CentOS, to jest Hyper-V. I teraz tak, co ciekawe, mamy do wyboru już Ubuntu Server 14.04 LTS, który będzie miał 17 kwietnia premierę. To jest Alfa. Odradzam używania, bo jest jeszcze nie... Jeszcze nie LTS. To nawet nie jest jeszcze niestabilne. To jest alfa, tak? Zresztą... Można powiedzieć, że zmiana zobaczyć sobie. Nie wiem, po prostu zobaczyć, co chcę zrobić, tak? Co by to było? LTS to jeszcze jest. A jeszcze dzisiaj mam było znaczenie alfa. Ale jest data buildu. Tylko bardzo prosto, ale widzę, że przygotowałem sobie na przykład 12.04 LTS. Virtual Machine.
blisko. I teraz tak, domyślnie mamy do wyboru takiej wielkości maszyn. To jest to, o czym wspomniałem, że nie ma suwaku, gdzie wybierają sobie dowolne wartości. Tylko nie mamy tam, nasz shell core jest największa dostępna domyślnie, bo są jeszcze większe. Można mieć 16 core i 128 GB. Największe jest 8 rdzeni 56 GB. Można robić logowanie po certyfikacie. Pas 8 jest sprawdzony. I teraz tak, tu sprawdza, czy jest dostępny adres DNS dla danej maszyny. Zawsze jako skrót na cloud.net. I to jest dostępna. I teraz tak, wybieramy sobie lokację. Dwie lokacje w Europie. West Europe i North Europe. North Europe to jest Irlandia, West Europe to jest Amsterdam. Ciekawe, nie? Po co? Głównie po to, że znaczy, jeżeli ktoś z Was ma okazję budować jakąkolwiek usługę w Polsce, która przetwarza dane osobowe, to wiecie, że te dane muszą być na terenie Unii Europejskiej. Inaczej kaput i od Was zje, zagryzie, zakopie i Bóg wie co jeszcze. Więc wtedy ustawiamy sobie West Europe, jesteśmy w Unii Europejskiej i wiadomo, że mam na inżynierze. I teraz tak, możemy tworzyć availability set, tak zwany. To jest tworzenie drugiej, identycznej maszyny wirtualnej, która korzysta z tego samego wirtualnego dysku, co nasza źródłowa maszyna. I w momencie na przykład, jak wybuchnie szafa w centrum danych, albo muszą ją zrestartować, bo trzeba zrobić aktualizację, to ta druga maszyna umieszczona w zupełnie innym miejscu w centrum danych podtrzymuje nam naszą usługę. Dla nas to jest niewidoczne. Adres jaki zostaje ten sam, po prostu moc obliczeniowa jest brana gdzieś z innego miejsca w centrum danych. Kolejny krok, ustalamy sobie endpointy. To nie jest firewall. Przynajmniej tak twierdzi Microsoft. Nie można tego nazywać firewallem. To jest określanie, jakie porty mają być otwarte w ich wirtualnej infrastrukturze sieciowej. To na dobrą sprawę mi to pasuje do nazwy firewall. No bo nie wydaje mi się, że jak jakiś atak jest przypuszczony czy coś, to ich administratorzy siadają i zajadają Twixa popijając kawę. Tak? No to jest firewall. Czym jest firewall, nie wiem, encyklopedycznie i tak dalej, to pewnie można by się kłócić, ale w produkcji nie wychodzi na to, że jest on po prostu firewall. I maszyna stopiła. Jak będzie gotowa, zmienia się status. Minus portalu, jeśli chcemy się przewidywać, jest taki, że on ma pewne lagi. Jak maszyna jest już gotowa, to mija jeszcze na pewno pół minuty, zanim ten status tutaj się zmieni. Tak, więc to jest jego minus. Ale ten firewall działa tak jakby poza infrastrukturą tej wirtualki. Tak, tak, to jest to, co jest już... A pytanie, jak jest z łącznością w ramach serwerowym? Czyli nie ma takiego ryzyka, że na przykład mogę się włamać z jednej wirtualki na inną wirtualkę czyją? Bo wszystkie porty są otwierane w ramach. Nie. Jak budujesz maszynę, to określasz, które porty mają być dla niej otwarte. Nie tylko ze świata, ale już w momencie przyłącza do powiedzmy tej infrastruktury. Tak, nie ma siły, żeby wbić się po jakimś innym porcie, no ale też nie oszukuj się, no jak mapa użyć też nie jest jakoś specjalnie. Nie, ale czasami wiesz, ustawiasz usługę do MySQL, której nie chcesz swoich na świat, ale w ramach serwerowni ona potencjalnie może być widoczna, nie? Jeżeli nie ma lokalnego firewalla. Tak, w tym przypadku to nie zadziała, tak? Czyli jeżeli tam tego 3306, tak? Czy 3306 nie otworzysz sobie, to nie zapytasz. No czyli to jest firewall, tak? Oficjalnie jest napisane na stronie Microsoftu, że firewallem to nie jest, ale ciężko jest mnie przekonać, że jest inaczej. To jest podejrzane ze względów politycznych, no, że tam nie ma odporności na ataki, w ogóle gdzieś tam pewnie jak się dokować takich dokumentów, to nie ma. A tak to wygląda od strony celi. Tak, czyli Azure VM Create. Nazwa DNS dla maszyny. Nazwa bardzo prosta, łatwa do zapamiętania obrazu, który sobie wybieramy, czyli bez kopii wklej do rady. Nazwa użytkownika, hasło SSH na jakim porcie i wybieramy sobie lokację. Tak, czy
jest po prostu dobra komenda, jak już musieli napisać skrypt w Ashu, jedna minuta. Nie trzeba się nad niczym zastanawiać. Ten bootstrap chwilę trwa, tam tworzy te dwie pierwsze maszyny wirtualne, które posłużą do obsługiwania tego. Może się wydawać, że to jest jakieś tam mocno generujące koszty, bo uruchamiamy WordPressa na przykład za pomocą Juju, to robimy tak, Juju Bootstrap i podnoszą się dwie maszyny wirtualne, które tam wszystkim sterują. Do tego Juju Deploy WordPress podnosi się maszyna wirtualna dla Apache i WHP-a i Juju Deploy MySQL podnosi się czwarta maszyna wirtualna dla MySQL-a. Czyli cztery maszyny wirtualne, za każdą muszę płacić, tak? Ale tak jak wspomniałem, płacimy tylko za to, co jest zużyte. Tak? Ile tam Apache z tym MySQL, Apache z PHP-em, jak to jest jakieś środowisko gdzieś tam testowe, tak dalej, to ile to zużyje tych zasobów. Tyle co nic, co pod napłatą, tak? Więc te koszty gdzieś tam się równoważą. Okej. Okay. Jak widać, te dwie maszyny tutaj już sobie startują. Zaraz się pojawi jeszcze ta Juju. Z ciekawostek mogę pokazać. Jak mamy maszynę, czy to z Windowsem, czy to z Linuxem, kiedy ją wyłączymy, jak to wyłączono, ja mam tylko z Windowsem, na którym jest Visual Studio. Przygotowujemy sobie maszynę, na przykład instalujemy na niej Apache, MySQL, cokolwiek i tak dalej, co potrzebujemy na ogół do pracy, czyli takie środowisko typowe dla charakterystyki naszej firmy. Możemy kliknąć sobie Capture i w Azure automatycznie jest przechwytywany obraz tego systemu i później tworząc maszynę wirtualną, tak jak brałem tutaj z galerii, przechodzę sobie do MyImages. Teraz tutaj po prostu nie mam żadnego i wybieram sobie z listy tą maszynę, którą sam przygotowałem, podaję tak samo jak przed chwilą adres użytkownika i tworzy się nowe środowisko, ale przygotowałem się za nim. Jaki snapshot całego dysku? Snapshot to jest razem z użytkownikiem aktualnym i tak dalej, masz to wszystko, a tutaj tworzysz nową maszynę, podając nazwę użytkownika, nazwę DNS, tworzysz zupełnie nową maszynę VIP-a, coś na zasadzie szablonu bardziej. Jak widać, Juju, ta pierwsza maszyna się już tworzy. I tutaj cały czas jest starting, tak? Ale zobaczymy sobie tutaj. Tak widać, nie jest to jakoś mega szybkie, tak? Niestety, nie wiem, czy to jest charakterystyka Noda, czy z czego to wynika, ale mogłoby być to dużo szybsze. Jak widać, tutaj już jest wyrażał, tak? Już są gotowe te maszyny, a w portalu nadal gdzieś tam to się wróga i tak dalej. Więc wygodnie jest używać celi po prostu. Okej. Ja na tym zakończę. Jest jeszcze kilka rzeczy, o których mówię, będę się wtrącał, jak Krzysiek będzie mówił, bo to są rzeczy związane z community. Głównie dlatego, że można mieć olbrzymi wpływ na to, jak ta usługa się buduje. Dlaczego Hyper-V nie jest jeszcze tak rozwiniętym wirtualizatorem, jak chociażby VMware? Daleko mu do tego, ale plus jest taki, że jeżeli coś chcielibyśmy, żeby wyglądało tak, a nie inaczej, to możemy jeszcze dać feedback i mamy na to wpływ. VMware jest dorosłym, gotowym produktem i tego tak mocno zamkniętym, że mamy na to niewielki wpływ. Więc generalnie fajnie jest mieć wpływ na coś, co jest zamknięte, bo to jest Microsoft. Ja działam dużo przy otwartych projektach, robię dużo otwartych rzeczy i tutaj odczułam, że mogę, mam wpływ na to, żeby ta zamknięta infrastruktura dobrze współdziałała z otwartymi standardami, bo wiem, że jak puszczę jakiś feedback, to jest duża szansa na to, że on zostanie zrealizowany. Nie wyobrażam sobie tego na przykład w przypadku Oracle'a z ich usługami albo tam VMware'a, tak? Nie wiem, może tak jest, ja sobie po prostu nie wyobrażam, bo nigdy tego nie próbowałem. A tutaj ta społeczność, do której tam zachęcałem, tam w Europie Środkowo-Wschodniej, ma jakiś tam wpływ. Nawet do tego stopnia, że od czasu do czasu dostajemy od ludzi za zura pytania, czy to powinno wyglądać tak, może powinniśmy to zrobić jakoś inaczej, co radzicie. Tak, my nie robimy tego komercyjnie, nie bierzemy do tego pieniędzy, po prostu doradzamy, bo sami korzystamy z tej infrastruktury, to jest nasza codzienna praca.
Okej. Więc ja uprzejmie dziękuję. Jeśli macie jakieś pytania, to postaram się